Dobrze, już. A ja wtedy na wciągniętym brzuchu cały czas rzędu. Tak. Ja też nadciągnięty. Moi drodzy, witamy wszystkich. Piękny słoneczny dzień na pierwszej olimpiadzie dla zdrowia. Przygotowaliśmy dla Was kilka ciekawych konkurencji. O tym powie Wam tutaj Pan Janek. Pani Halinka za chwilę zaprosi do wspólnej rozgrzewki. Pan Tomasz również tutaj na pewno pokrzepi Was dobrym słowem. Wcieli w Was takiego dobrego ducha sportowej rywalizacji. A ja tylko jeszcze chcę powitać szkoły, które jakby przybyły na tą, myślę, bardzo fajną i pożyteczną imprezę. Witamy szkołę podstawową numer 1 w Miechowie. Brawo! Brawo. Witamy szkołę Niebieskich Strojach. Tak. Szkoła podstawowa numer 1. Witamy szkołę podstawową w Stroszycach Pierwszych. Zielone Stroje. I witamy szkołę podstawową w Jaksicach, koszulki czerwone. Przypomnę tylko jeszcze o zasadach BHP, o kontrolowaniu tego, co się dzieje, o uważaniu, szanowaniu siebie, szanowaniu przeciwnika i zapraszamy wszystkich do sportowej fair rywalizacji. Ja tyle, dziękuję bardzo. Przekazuję głos panu Jankowi. Za chwileczkę rozpoczniemy sobie poszczególne rywalizacje. Jako pierwszy wykonamy bieg na 60 metrów w kategorii dziewczynki oraz chłopcy. Następnie po małym odpoczynku zrobimy sobie bieg na 300 metrów. Tak? To jest jedno okrążenie tutaj po nowo w zbudowanym pięknym obiekcie należącym do liceum ogólnokształcącego. W dalszej kolejności zrobimy sobie skok w dal, tu widzicie bieżnia jest przygotowana już. Następnie rzut piłką lekarską i przejdziemy do konkurencji już takich sportowych, gdzie będzie mini turniej piłki koszykowej, mini turniej piłki nożnej oraz zrobimy sobie taki test szybkościowo-sprawnościowy. Zwycięzcy otrzymają puchary, tutaj puchary są przygotowane. Oraz dyplomy indywidualne, a także dyplomy za udział dla szkoły. Czego życzymy wszystkim uczestnikom? To może poprosimy pana Tomasza o życzenia. Jeszcze pani na Halinę. Aha, pani Halinka, to proszę bardzo. Ja wspomnę, że wszystkie szkoły, szkoła w Stroszycach, szkoła w Jaksicach i SP numer 1 w Miechowie, bierzemy udział w ogólnopolskim programie Szkoła w Ruchu w akcji Ćwiczyć każdy może. I nie może być inaczej, że w ten piękny sobotni dzień będziemy siedzieć przed komputerami. Będziemy aktywni, będziemy się promować, promować siebie, promować szkoły i promować przede wszystkim sport w wolnym czasie od nauki. Za chwilę przystąpimy do ogólnej rozgrzewki. To jeszcze pana Tomka poprosimy tutaj o życzenia sportowe. Skoro muszę, życzę wszystkim udanej zabawy, bicia rekordów życiowych i żebyśmy zakończyli te zawody w bardzo dobrych humorach. No wszyscy macie zapewnione miejsce na pudle. To ja jeszcze tylko dodam uroczyście, że pierwszą olimpiadę dla zdrowia uważamy za otwartą. A teraz rozpoczynamy rozgrzewkę. Proszę bardzo. Proszę. Wszyscy odwracamy się w prawą stronę, czyli wy w tamtą i truchcikiem w stronę bloku. Truchcikiem w stronę bloku, tak. Truchcikiem na bicek, obrót. Siódemka z Jaksic, to tak? Profesjonalnie wykonywała przed chwilą rozgrzewkę. Ręce na biodrach, krążymy bioderkami w lewo, w prawo. Przykładają się, panie profesorze, przykładają się naprawdę.
trzeba pochwalić. Ręce przed siebie, żebyśmy nie uderzyli nikogo. Wymach. I dwa. I jeszcze raz. Raz. I dwa. Raz. I dwa. Tak, znaczy w lekkim rozkroku.